Witajcie widzowie RSMP TV, zapraszam Was na rajdowy tydzień, a wszystko zaczniemy od wspomnienia jeszcze rajdu świdnickiego Krause. Zeszłotygodniowa, przedostatnia tegoroczna runda profi autorajdowych samochodowych Mistrzostw Polski została wygrana po raz pierwszy przez załogę Kasper Wrublewski, Kuba Wrubel. Załoga numer 6, bo z takim numerem jechali, została na mecie jeszcze poproszona przez sędziów do pewnych wyjaśnień. Okazało się bowiem podczas badania technicznego na koniec rajdu, że w jednych z drzwiach z ich Fabi Rally 2 brakowało jednego z elementów absorpcyjnych, jednego z tych y, takich gąbkowych, gąbkowych, nie wiem jak to określić, styropianowych elementów absorbujących energię podczas uderzenia bocznego. Okazało się, że wynikało to z tego, że ten samochód niedawno uczestniczył w innym rajdzie przez inną załogę w niewielkiej kraksie, w wyniku czego były wymieniane właśnie te drzwi i gdzieś ktoś nie dopatrzył przełożenia tej pianki, tudzież uzupełnienia jej po prostu. Jakkolwiek nie jest to jakieś bardzo duże, no to oczywiście jest to niezgodność regulaminowa. Sędziowie zmuszeni byli, respektując regulamin, ukarać załogę numer 6 karą. I teraz dobrze, moim zdaniem, że ta kara jest karą finansową, jest to 2000 zł. Zdecydowanie lepiej taką karę zapłacić, jakkolwiek oczywiście 2000 zł zawsze jest to kara bolesna, to lepsze takie 2000 niż na przykład kara czasowa, która mogłaby ich pozbawić zwycięstwa. Tudzież jeszcze gorsza, według mnie, kara cofnięcia, tam dodania jakiejś ilości czasu do Wyniku startującego w przyszłym tygodniu Rajdu Koszyc, ostatniej rundzie Mistrzostw Polski. A jak już mówimy o rajdzie Koszyc, no to oczywiście o nim też coś dzisiaj trzeba powiedzieć, trzeba ten temat poruszyć. Rajd Koszyc pojedzie zgodnie z planem. Taką informację dostaliśmy w piątek z Automobili Klubu Słowackiego i tam organizatorzy już w tym momencie mają wszystko dopięte, nie będzie problemu z tym, żeby rajd rozegrać, a obawy takie były oczywiście związane z tym, co przez ostatnie dwa lata bombarduje nam wszelkie sporty, nie tylko motorowe. Zatem rajd Koszyc pojedzie. No i moim zdaniem będzie komu kibicować, bo choć obsada z naszej strony nie będzie jakaś szczególnie wielka, 26 duetów zgłosiło się do rajdu koszyc w ramach mistrzostw Polski, to jednak łącznie będzie aż 89 duetów, będą też historyczne mistrzostwa Polski, będą historyki ze Słowacji i na pewno będzie na co popatrzeć, zwłaszcza że tych odcinków specjalnych, o których omówiłem już wam tydzień temu, będzie całkiem dużo. Z jedynką pojadą. Walczący o tytuł Mistrzów Polski i potrzebujący do zdobycia tego tytułu zaledwie trzech punktów tak naprawdę, Miko Marczyk z Szymonem Gospodarczykiem. Na swoją fabię nakleją oni właśnie jedynkę. Za nimi ustawieni będą między innymi zwycięzcy ze Świdnicy, czyli Kasper Wróblewski, Kuba Wróbel, ale też, dopiero z szóstką, ustawieni będą ich główni i jedyni, tak naprawdę w tym momencie, rywale do tytułu Mistrzów Polski, Wojtek Chłała z Sebastianem Rozwadowskim. Tak jak wspominałem przed tygodniem, Wojtek z Sebastianem, żeby zostać mistrzem z polski musieliby mieć perfekcyjny rajd, musieliby wygrać oba dni, cały rajd. I jeszcze zgarnąć co najmniej trzy punkty na Power Stage'u przy założeniu, że Miko z Szymonem nie zdobędą w ogóle punktów. Czego oczywiście im nie życzę, bo ich start w rajdzie koszyc to przede wszystkim ma być trening też przed właśnie rajdem Węgier, czyli przed ostatnią rundą mistrzostw Europy, która rozgrywana jest zaledwie kilkadziesiąt kilometrów dalej na południe od terenu, na których rozgrywane są koszyce, więc jest to rajd, który na pewno będzie dobrym właśnie treningiem. No i prawdopodobnie przypieczętuje drugi tytuł mistrzów. Polski dla Miko i Szymona. Na koniec zostawiłem jeszcze ciekawostkę z Mistrzostw Świata, mianowicie najbardziej utytułowana, aktualnie nadal jeżdżąca para rajdowa Sebastian Auger, Julien Ingresia. Kończy wspólną karierę. Na koniec rajdu Monca to będą moje ostatnie notatki rajdowe, jak Julien napisał w swoich social mediach. Rozstają się oczywiście w pokoju, tutaj nie ma mowy o jakichkolwiek awanturach, po prostu Julien podjął decyzję o przejściu na rajdową emeryturę. Wzajemne podziękowania, wzajemne wspomnienia praktycznie nie mają końca. Bardzo pozytywnie nawzajem o sobie mówią, ale to jest też pewien problem, który zostaje Sebastianowi, który podpisał też w zeszłym tygodniu kontrakt z Toyotą na przyszły rok. Na częściowy program w trzecim samochodzie Toyoty będzie się on wymieniał z sap Lapim, który osiągnął świetny wynik w ostatnim rajdzie w Finlandii wraz z Janem Fermem zajęli czwarte miejsce. Pilotem Sebastiana Orger w przyszłym roku będzie Benjamin Weilas. Mam nadzieję, że prawidłowo to czytam. Jest to pilot, który startował z Erikiem Kamilim w M-Sportowej feście przed kilku laty w całym programie WRC. Poza tym też już w innych rajdach WRC miał okazję startować. Dosyć doświadczony francuski pilot, więc myślę, że. To dobry wybór ze strony Sebastiana. A jak mu będzie szło w przyszłym roku w zupełnie nowej hybrydowej erze WRC? Więcej o tym na pewno będę opowiadał też na swoich vlogach. Tymczasem na dzisiaj Wam już bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że były to dla Was ciekawe wiadomości. I tak, pamiętajcie o kciukach w górę, o subskrybowaniu kanału RZMPTV i do zobaczenia za tydzień.